Są nimi film francuski, kosmetyczne ABC, Morze Bałtyckie, Platon, silnik spalinowy tłokowy, zioła i przyprawy. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tej rundzie stawki są podwojone. Najmniej w swoim dorobku ma pan Zygmunt. Proszę bardzo, panie Zygmuncie, pan rozpoczyna. Film francuski za 600. Ten awangardowy twórca zdobył Grand Prix festiwalu w Wenecji za film zeszłego roku w Marienbadzie. Pan Marek. Za to dostał Grand Prix w Wenecji Alain René. Tak, proszę dalej. Film francuski za 500. Reżyser ten debiutował wraz z nową falą filmem 400 batów. Kreacja w jego filmie Miłość Adeli H. przyniosła sławę Isabelle Adjani. Pan Zygmunt. Czym debiutował François Truffaut? Tak, proszę dalej. Film za 400. W tym słynnym filmie, według prozy André Gide'a, niewidomą bohaterkę grała Michelle Morgan. Pan Marek. Kto grał główną rolę w Symfonii Pastoralnej? Tak, proszę dalej. Film francuski za 300. Ten zmarły niedawno reżyser, czołowy reprezentant realizmu poetyckiego, był autorem słynnego filmu Komedianci. Jaki jest tytuł najsłynniejszego filmu Marcela Carné? Proszę bardzo, pan Marek. Film francuski za 200. Aktor ten zadebiutował główną rolą w nowatorskim filmie Do utraty tchu. Potem został gwiazdą kina popularnego. Pan Marek. Gdzie debiutował Jean-Paul Belmondo? Tak, proszę dalej. Zioła i przyprawy za 600. Ta roślina z rodziny storczykowatych należy do lian drzewnych. Jej owoce to torebki w kształcie strączków. Ha, to ciekawe. Do jakiej rodziny należy wanilia? Proszę bardzo, pan Marek. Zioła i przyprawy za 500. Są to wykształcone pączki kwiatowe, zrywane z drzewa z rodziny mirtowatych. Pan Marek. To są goździki. Tak, proszę dalej. Zioła i przyprawy za 400. Ten rodzaj kopru daje uprawiane na jarzynę mięsiste, młode pędy i lecznicze, przyprawowe owoce. Pan Marek. Czym jest koper włoski albo fenkuł? Tak, proszę dalej. Zioła i przyprawy za 300. Z kłączy tej spokrewnionej z dzięglem leśnym rośliny uzyskuje się m.in. aromatyczną zaprawę do wódek. Pan Marek. Do czego wykorzystuje się litwor arcydzięgiel? Tak, proszę dalej. Zioła i przyprawy za 200. Tę gęstą przyprawę produkuje się m.in. ze zmielonych nasion gorczycy czarnej lub carebskiej. Pan Krzysztof. Z czego produkuje się musztardę? Tak, proszę dalej. Morze Bałtyckie za 600, proszę. Panie Krzysztofie, premia. Najmniej może pan postawić 200 zł, najwięcej 700. Stawiam 700. 700. A oto hasło dla pana. Jest to wybrzeże typowe dla Szwecji i Finlandii, z dużą liczbą małych, skalistych wysepek, które są częściowo zanurzonymi, polodowcowymi barańcami. Co to jest wybrzeże szkierowe? Tak, proszę dalej. Morze Bałtyckie za 500, proszę. Jest to największa, licząca 459 metrów, głębia na Bałtyku. Pan Krzysztof. Co to jest głębia gotlandzka? Niestety nie, szansa dla panów. Ile metrów ma głębia Landsort? Proszę bardzo, pan Krzysztof. Morze Bałtyckie za 400, proszę. Jest to cieśnina między Półwyspem Skandynawskim a Wyspą Zelandią, łącząca Bałtyk z cieśniną Kattegat. Pan Krzysztof. Co to jest Sund? Proszę. Co to jest Sund? Tak, proszę dalej. Morze Bałtyckie za 300, proszę. Są to wyspy należące do Finlandii, które stanowią południową granicę Zatoki Botnickiej. Pan Marek. To są wyspy Alandzkie. Tak, proszę dalej. Platon za 600. Według Platona była to trzecia przyczyna świata obok Demiurga i Idei.
co to jest materia. Proszę bardzo, pan Marek. Platon za 500. Jest to rodzaj myśli wyodrębniony przez Platona, prowadzący do poznania pośredniego drogą rozumowania. Co to jest myśl dyskursywna? Proszę bardzo, pan Marek. Platon za 400. Według Platona jej cechą konstruktywną jest dążenie do idei dobra. Pan Marek? Do czego według Platona dąży miłość? Tak, proszę dalej. Platon za 300. Jest to byt odkryty przez Platona. Jego cechą jest niezmienność, istnieje samoistnie, niezależnie od materii świata. Pan Krzysztof. Co to jest idea? Tak. Proszę panów, zostało 12 haseł, około 3 minut do końca drugiej rundy. Proszę bardzo, pan Krzysztof. Morze Bałtyckie za 200, proszę. Nad tą zatoką leży stolica Estonii. Pan Krzysztof. Jakie miasto leży nad Zatoką Fińską? Tak, proszę dalej. Silnik spalinowy za 600, proszę. Jest to część pozwalająca między innymi na uszczelnienie komory spalania silnika. Co to jest pierścień uszczelniający? Proszę bardzo, pan Krzysztof. Silnik za 500, proszę. W silniku tym wał rozrządu obraca się z taką samą prędkością jak wał korbowy. Co dzieje się w silniku dwusuwowym? Proszę bardzo, pan Krzysztof. Silnik za 400, proszę. Jest to część pozwalająca na przeniesienie ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. Pan Marek. To jest korbowód. Tak, proszę dalej. Kosmetyczne ABC za 600. Panie Marku, premia. Najmniej może pan postawić 200 zł, najwięcej 5650. 200. 200. Proszę bardzo, oto hasło dla pana. Jest to skrót angielskiej nazwy naturalnych kwasów owocowych. Kremy z ich dodatkiem rozpuszczają zewnętrzną, zrogowaciałą warstwę skóry. Minus 200. Co to są kwasy AHA? Proszę bardzo, pan Marek. Kosmetyczne ABC za 500. Są to małe pęcherzyki tłuszczu pełniące rolę transporterów cennych substancji do głębszych warstw skóry. Przebój kosmetyczny ostatnich lat. Pan Krzysztof. Co to są liposomy? Tak, proszę dalej. Kosmetyczne ABC za 400, proszę. Są to długie, grube i rozciągliwe, naturalne włókna białkowe w skórze właściwej. W miarę upływu lat tracą swą elastyczność. Pan Krzysztof. Co to jest kolagen? Tak. Proszę panów, zostało 5 haseł, około 1 minuty do końca drugiej rundy. Proszę bardzo, pan Krzysztof. Kosmetyczne ABC za 300, proszę. Tak nazywa się zabieg mechanicznego lub enzymatycznego usuwania nadmiaru zrogowaciałego naskórka. Tak, pewnie panowie tego nie wiedzą. Co usuwa się podczas stosowania peelingu? Proszę bardzo, pan Krzysztof. Kosmetyczne ABC za 200, proszę. Są to glony morskie zawierające wiele mikroelementów. Stosowane są między innymi w kremach i żelach wspomagających odchudzanie. Gdzie stosowane są algi? Proszę bardzo, pan Krzysztof. Silnik spalinowy za 300, proszę. Jest to urządzenie pozwalające na obniżenie hałaśliwości układu wydechowego silnika. Pan Marek. Co to jest tłumik? Tak, proszę dalej. Platon za 200. Było to rodzinne miasto Platona. Pan Marek. Kto pochodził z Aten? Tak. Proszę panów, zakończyliśmy rundę drugą. Zapraszam panów do rundy finałowej. W dzisiejszym programie nagrodą dodatkową są telewizory kolorowe Krilux, fundowane przez firmę Proelco z Pruszcza Gdańskiego. Poproszę o kategorię finałową. Symbole. Znają panowie kategorię, znają panowie swój dorobek. Proszę postawić stawki.
A oto hasło. Są to zwierzęta, które w gwarze bywalców giełdowych są symbolami. Jedno hossy, drugie bessy. Przypominam o formie pytającej. Na rozwiązanie mają panowie 30 sekund. Czas start. Dziękuję. Pan Marek postawił nam dwa znaki zapytania. Rozumiem, jeden znak na hossę, drugi na bessę. Tak, ale formę pan zachował, natomiast treść jest niewystarczająca. O ile pan zagrał? O 500 zł. O 500 zł. Odpisuje się to od pańskiego dorobku. Panie Zygmuncie, pan postawił jeden znak zapytania, za to duży. Więc treść jest niewystarczająca. O ile pan zagrał? 950. Zagrał pan wabank, a więc odpisuje się to od pańskiego dorobku. Panie Krzysztofie, a pan nam zadał pytanie jakiej treści? Co symbolizują byk i żaba? Ach, był pan bardzo blisko, przynajmniej w połowie. Mianowicie prawidłowo postawione pytanie powinno brzmieć, co symbolizują byk i niedźwiedź. Panie Krzysztofie, a o ile pan zagrał? O 2699 zł. A więc odpisuje się to od pańskiego dorobku. W ten sposób pan Marek z sumą 5450 zł został zwycięzcą tego półfinału turnieju Wabank. Serdecznie panu gratuluję, panie Marku. Zapraszam pana do udziału w finałach. Panu Zygmuntowi i panu Krzysztofowi dziękuję. Dziękuję państwu. No i do zobaczenia.